Dzień dobry. Gościem dzisiaj jest Patryk Jaki, Solidarna Polska, rzecznik partii. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, dzień dobry. Co się wczoraj wydarzyło takiego z Solidarną Polską? Myślę, jakąś dziwną konferencję prasową na temat szpiegostwa i romansu, nie wiem jak to nazwać, dotyczącego waszej partii. Mata Hari PiSu w Solidarnej Polsce. No to opisał jeden z tygodników tą sprawę. Tygodnik Wprost. Może słuchaczom tak w dużym skrócie opowiem, o co chodzi. Okazuje się, że PiSy w Solidarnej Polsce miał dość wysoko postawioną wtykę, mówiąc w cudzysłowie, osobę, która przekazywała wszystkie materiały o działalności Solidarnej Polski, strategie, płatne badania, konferencje prasowe, no de facto wszystko, którzy posłowie się na przykład wahają. No i okazywało się, że jeżeli jakiś poseł miał chwilę zwątpienia w Solidarną Polskę, no to ten nasz pracownik przekazywał pracownikowi PiSu, że taki poseł istnieje i wtedy PiS intensyfikował swoje działania w stosunku tego posła. No i w jednym przypadku, który między innymi jest opisany w tygodniku Wprost, okazało się to skuteczne. Jednym słowem, celowe dezintegrowanie partii, no przypominało to niestety czasem metody z tak zwanej szafy Lesiaka. I po to wczoraj poseł Ludwik Dorn, który był też obiektem takiej, nazwijmy to, inwigilacji w latach 90. występował na tej konferencji, aby pokazać daleko idące analogie. To było tak, że jeden z naszych pracowników fotografował ważne dokumenty. Pytał kierowców, gdzie jeżdżą z liderami partii, z kim się spotykają, o której godzinie, mamy oświadczenia tych kierowców i przekazywał wszystko do PiSu. No to... Panie pośle, ale jak czytałem ten artykuł i tak widziałem na przykład zapisy czatu, bo to chodzi o chłopaka, młodego mężczyznę, który tak u was pracował i dziewczynę, która pracowała, była wiceszefową biura PiSu. No tak. To wyglądało na tym, że on był po prostu plotkarzem, który jakoś tam próbował zaimponować się atrakcyjnej kobiecie. A tutaj absolutnie się nie zgadzam, ale trzeba podkreślić po pierwsze, że tygodnik Wprost ma tylko taki malutki wycinek tych wszystkich rozmów, to po pierwsze, a po drugie, jednak nawet z tej części rozmów można wyciągnąć łatwy wniosek, że ta praca miała charakter systematyczny. Można tam znaleźć stwierdzenia, to spotkajmy się w jednym miejscu, muszę ci przekazać dokumenty. Przy marszałka, czyli w korytarzu, tak, który jest dokładnie po środku drogi między waszym biurem a biurami PiSu. Tak, ale oni się spotykali na oczach wszystkich, bo tam wszyscy chodzą tym korytarzem przy marszałkach. Ale to chodziło akurat w tym wypadku, sądzę, o korytarz niżej, tam gdzie korytarz przy marszałku. To był ich slang taki, czyli korytarz niżej, gdzie bardzo trudno ich dostrzec. To po pierwsze. Po drugie, widać, że przekazywali dokumenty o charakterze strategicznym. No, ja mogę podać wiele przykładów. Wczoraj na konferencji podawałem jeden z nich. Solidarna Polska, 17 stycznia bieżącego roku. Solidarna Polska planuje zorganizować konferencję o fotoradarach. Ma plan jeden. Stworzyć fundusz celowy i ograniczyć liczbę fotoradarów. Materiał tego dnia o tej konferencji prasowej dostaje Pariusz Łuszczek, czyli nasz pracownik. No ten który, bohater tej ten historii. Bohater, tak, ten bohater tej awantury, po to, żeby przygotować, wydrukować materiały na tą konferencję. Co się okazuje? Chwilę później PiS zwołuje swoją konferencję, godzinę wcześniej, i czego żąda? Stworzenia funduszu celowego, ograniczenia liczby fotoradarów. Znaczy, tego typu przypadków mieliśmy naprawdę bardzo dużo. Notabene w tej konferencji bierze udział osławiony Mariusz Kamiński, który miał otrzymywać te materiały. Dlatego można oczywiście wierzyć w tego typu przypadki, natomiast my nie jesteśmy dziećmi i widzimy, że jest tutaj celowa praca. No ale zwolniliście tego pana nie za szpiegostwo, tylko za redukcję etatu, bo tak jest w jego dokumentach. On wysłał oświadczenie, załączył dokument o zwolnieniu go z pracy, no i po prostu to wynikało z tego, że macie mniej posłów, tak było napisane w tym dokumencie, więc go zwalniacie, bo nie macie pieniędzy na zatrudnienie tylu pracowników. To prawda, bo ponieważ myśmy mieli w stosunku do tego pracownika podejrzenie, ale nie mieliśmy twardych dowodów i zwolnienie rzeczywiście było ze względów ekonomicznych. Dopiero po jego zwolnieniu zaczęły do nas docierać informacje o jego nielojalności. No i to jest też dowód, na tezę, o której wcześniej mówiłem, ponieważ gdybyśmy wcześniej znali stenogramy, to zapewne zwolnilibyśmy tego pana ze względów dyscyplinarnych. Ale dlaczego nie zawiadomicie prokuraturę? Noszenie tajemnicy służbowej w każdej instytucji, w każdej firmie jest albo wykroczeniem, albo przestępstwem, w zależności od skali tegoż wykroczenia. Zawiadomcie prokuraturę. Zgoda, analizujemy to pod kątem prawnym. Prawdopodobnie pierwsza odsłona tego sporu będzie w sądzie pracy.
I wtedy poruszymy również artykuł, o którym pan mówi, no bo to jest prawda, pracownika obowiązuje według kodeksu pracy tajemnica, a pracownik, drugi pracownik biura prasowego, nawet z tych krótkich stenogramów, czyli pani z PiS-u, wynika, że podżegała do popełnienia przestępstwa, ponieważ podżegała go do złamania tajemnicy. Przynieś mi materiały, czy możesz mi je przynieść, możesz mi je wydrukować. Przecież robiła to zupełnie świadomie, miała wiedzę na temat tego, że takie działanie jest po prostu nielegalne i szkodliwe dla Solidarnej Polski. Wspomniał pan o obecności Ludwika Dorna na tej konferencji. Ja uważam akurat, że człowiek, który był wicepremierem i marszałkiem, nie wiem, to jest niepoważne, że ktoś taki, że wykorzystujecie kogoś takiego do takiej sprawy. On powinien mówić o waszych sprawach programowych, najbardziej strategicznych zadaniach waszego ugrupowania. Ale o jakich strategicznych zadaniach? Jeśli to takie są, no znaczy, zakładam, nie, że są. Ale bo my musimy rzeczywiście hierarchię spraw ułożyć. Co z tego, że Solidarna Polska układała jakąkolwiek strategię, skoro chwilę później główna konkurencyjna partia ją znała. To jest, czyli my najpierw musimy się pozbyć prawdziwego problemu, to znaczy wycieku informacji, czy też zdobywania przez PiS informacji o naszej działalności, a dopiero później możemy mówić o budowaniu jakiejkolwiek strategii. To jest problem priorytetowy. Można oczywiście się z tego śmiać, ale przepraszam bardzo, na czym polega de facto szpiegostwo? No szpiegostwo nie polega na zdobywaniu pieniędzy od konkurencji, tylko szpiegostwo polega na wyciąganiu dokumentów, wyciąganiu informacji o legalnie działającej partii. Na tym polega szpiegostwo. I na tej podstawie przecież na bazie tej wiedzy Solidarna Polska była rozbijana, ponieważ odchodzili z niej posłowie i tak dalej. No dokładnie obiektem tego typu działań było Porozumienie Centrum w latach 90. Na ile Ludaś odszedł? Jeden i to do PSL-u, nie do PiS-u. Nie, odszedł w tych stenogramach, mówi się między innymi o pośle Rębku. To nasz pracownik przekazuje pracownicy PiS-u informację, że... Odszedł, nie odszedł. Tak, odszedł. No, odszedł. Drugi, i wtedy, no. I wtedy PiS intensyfikuje swoje działanie i rozbija Solidarną Polskę. Przecież to jest działanie nielegalne. I albo mówimy o szacunku do pracy, o szacunku do konkurencji, o wyższych standardach w polityce i to jest dla nas istotne, panie, to jest ważne. Ale pan pewnie by chciał porozmawiać nie tylko o tej historii, bo ja będę się upierał. No, ileś elementów groteskowych w niej jest. Co dalej z Solidarną Polską? Co chcecie robić? No dobra, zatkaliście już przeciek, no i co dalej? No Solidarna Polska ma naprawdę bardzo, bardzo szeroki program. Oczywiście mamy swoje problemy, ale mamy też swoje zalety. Do podstawowych naszych zalet o charakterze politycznym należy zaliczyć to, że Zbigniew Ziobro dalej jest osobą, która cieszy się najwyższym zaufaniem wśród wszystkich polityków prawicowych i to pokazują wszystkie badania CBOS-u. To po pierwsze. Po drugie jest politykiem, który w sondażach prezydenckich w 9 na 10 do tej pory pokazanych uzyskuje wynik dwucyfrowy i prawie wchodzi do drugiej tury. Czyli widać, że zasoby polityczne są dość duże. Oczywiście problemem Solidarnej Polski, dzisiaj uczciwie mówię, jest to, że nie potrafimy przekuć popularności lidera na popularność partii, ale wynika to też między innymi z tego, że niełatwo się buduje markę, niełatwo się buduje markę, rozpoznawalność marki. To jest proces. Myśmy od samego początku szykowali się na długi marsz. Oprócz tego mamy najmłodszego lidera, najmłodszy klub parlamentarny. Jestem przekonany, że z czasem to przyniesie skutki. Za konferencją to się słabo przybija. Przybiła się jedna akcja na jesieni i no to pokazuje, że to nie jest tak, że jesteście mali, to nic wam się nie może udać. Mówię o tej propozycji zmiany ustawy aborcyjnej. No, czyli to tak, jak się chce, to można, jak są pomysły, tylko wniosek nie ma pomysłów. Pomysłów mamy bardzo dużo. Problem polega na tym, że przebijają się dopiero te kontrowersyjne. I prawda jest taka, że mamy podgórkę. Po pierwsze, wszystkie partie wszyscy prawicowe... Mają podgórkę. Wszystkie partie prawicowe duzi mają podgórkę. Duzi mają mniej podgórkę, mali... Mali mają bardziej podgórkę. No tak, no, panie redaktorze, jeżeli celem sam w sobie jest przebijanie się, to owszem, możemy wyjść z kolejną ustawą aborcyjną, ale chyba nie o to chodzi. My budujemy naprawdę szeroki, komplementarny program. Przede wszystkim dla polskiej rodziny, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa. Czyli tam, gdzie mamy wiarygodnych polityków. Naprawdę żadna partia polityczna nie zgłosiła tyle projektów ustaw i tyle gotowych rozwiązań w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak Solidarna Polska. Oczywiście, w obecnym systemie w Sejmie to zapychacie szuflady. Oczywiście, że tak, bo na tym polega też system parlamentarny, że opozycja przedstawia propozycje, ale nie jest w stanie zmieniać realnie rzeczywistości. Najpierw musi do tego przekonać obywateli. Ale my właśnie wykonujemy swoją pracę, podstawową pracę, jaka należy do opozycji, to znaczy przedstawiamy swoje pomysły. I oczywiście z tymi pomysłami trudno się przebić, bo w polskim szumie informacyjnym generalnie ciężko się przebić z konkretnymi merytorycznymi pomysłami. Tak, jest boisko wyrysowane. No, ono tak jest wyrysowane. Zgoda, tylko jeżeli pan pyta o natychmiastowe efekty, to ich nie będzie. My jesteśmy przekonani. Nie chodzi o natychmiastowe efekty. Powtarzam, no jesienią się udało. No, było głośno, była debata, było wiadomo, że jest to zasługa Solidarnej Polski, że była ta debata. Środowiska konserwatywne bardzo doceniły tam ten krok.
Oczywiście pan mówi kontrowersyjne, no ale to wiadomo, że jesteście partią prawicową, nie lewicową. Ale my nie chcemy podejmować tematów tylko kontrowersyjnych. My mamy swoje przekonania, nie możemy się kierować sondażami i tym, co dyktują media. My chcemy robić swoje, a to znaczy budować dobry program dla Polski. I z tym programem konsekwentnie i systematycznie będziemy trafiali do coraz szerszego grona Polaków. Ale teraz jeżeli... jasne widać, że koniunktura polityczna się zmienia, polityka przyspiesza. Jedni się na to załapią, drudzy odpadną. No to jest jedna z teorii. Ale to widać przecież, gołym okiem. Pewnie mówi pan o inicjatywie na lewicy, tak? No, tak na dalej, lewicy, i tak dalej. Kłopoty Platformy. Kłopoty w Platformie, to prawda, ale my musimy robić swoje. My nie możemy się oglądać na Aleksandra Kwaśniewskiego, nie możemy się oglądać na Jarosława Gowina. My jako Solidarna Polska musimy robić swoje i budować dobry program dla Polski. No tak, tylko pytanie, czy wam wskoczycie do pociągu, czy ten pociąg minie i zostaniecie na peronie. Jestem przekonany, że używając pana sformułowań, skoczymy do tego pociągu, ponieważ tak, po pierwsze mamy popularnych liderów, po drugie mamy dobry program, a po trzecie my musimy pamiętać o tym, że małym partiom jest trudniej przebić się w sondażach, natomiast kiedy przyjdzie czas wyborów, jestem przekonany, że otrzymamy lepszy wynik. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj, kiedy nie ma żadnych wyborów, to politykom interesuje się tylko wąskie grono społeczeństwa, nawet można powiedzieć koneserów. Nie mają powodów, nie ma wyborów. Natomiast kiedy przychodzi już czas jakiejś elekcji, no to wtedy ludzie interesują się wyborami i jest wtedy szansa, że zobaczą, że Solidarna Polska istnieje. My jesteśmy najmłodszą partią polityczną. Panie pośle, już na sam koniec. Krótko, tak lub nie. Minister Gowin zostaje na swoim stanowisku. Dobrze czy źle? To znaczy tak, w całym rządzie premiera Donalda Tuska minister Gowin jest osobą, która ma światopogląd konserwatywny i chociażby z tego punktu widzenia, jeżeli jest taka równowaga w sferze tej aksjologicznej w polskim rządzie, to dobrze, aczkolwiek ogólnie odnosimy się krytycznie oceniamy cały rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Dziękuję. Patryk Jaki, Solidarna Polska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia, Radio dla Ciebie. Dziękuję panie. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze za 7 minut 9.